Put on the shirt that I bought you. Zdania podrzędne przydawkowe. Przydawka to taka część dłuższego zdania, która określa rzecz lub przedmiot w tymże zdaniu. Ot i cała gramatyka, jaka jest nam potrzebna dzisiaj. Zdania podrzędne przydawkowe to takie zdania, które właśnie określają jakąś rzecz lub przedmiot. Przykład. Weźmy nasz przykład. Włóż koszulę, którą ci kupiłam. Put on the shirt that I bought you. Put on the shirt that I bought you. Wiecie od razu, że którą tłumaczymy jako that. The shirt that I bought you. Koszulę, którą ci kupiłam. The shirt that I bought you. Co tak naprawdę robi ta druga część zdania, którą ci kupiłam? Otóż określa tę koszulę. Definiuje ją. Wybiera jedną z wielu koszul. Czy jest tego dla nas jakiś pożytek w sensie komunikacji? Owszem, duży pożytek. Możemy precyzyjnie określić, o jaką osobę, o którą osobę, o jaki przedmiot nam chodzi. To jest bardzo ważne w komunikacji. Posłuchaj przykładów. They are the people that want to buy our car. To są ludzie, którzy chcą kupić nasz samochód. They are the people who want to buy our car. Who's the man that is sitting over there? Kim jest ten mężczyzna, który tam siedzi? Who's the man that is sitting over there? That boy you met is my cousin. Chłopak, którego poznałaś, to mój kuzyn. The boy you met is my cousin. What's this gadget you've got in your hand? Co to za gadżet, który masz w ręku? What's this gadget you've got in your hand? Jeszcze. Are you the girl that phoned me? Czy ty jesteś tą dziewczyną, która do mnie dzwoniła? Are you the girl that phoned me? This is the film that I'd like to show you. To jest ten film, który chciałbym ci pokazać. This is the film that I'd like to show you. To jest taka elementarna wiedza. Potrzebna, byś mógł precyzyjniej porozumiewać się w języku codziennym. Magiczne słowo that. That. Wystarczy je zaprząc do codziennego używania i pełni bardzo wiele różnych pożytecznych funkcji. Czy warto dowiedzieć się czegoś więcej? Owszem, choćby dlatego, żeby rozumieć, co do nas mówią. Idźmy krok dalej. Nieskomplikowana reguła. Zamiast that w tego typu zdaniach, takich właśnie przydawkowych, używa się często who dla ludzi i which dla rzeczy. Who dla ludzi, which dla rzeczy. Wykorzystajmy nasze przykłady i zamieńmy that na who lub which. Otóż znaczenie się nie zmienia, tylko leciutko styl językowy. That jest bardziej nieformalne, to znaczy takie nieoficjalne, codzienne i często właśnie używane w związku z tym. Natomiast czasami używa się who albo that, szczególnie w języku pisanym. Posłuchaj. They are the people who want to buy our car. To są ci ludzie, którzy chcą kupić nasz samochód. They are the people who want to buy our car. Mamy ludzi, the people, i dlatego używamy who. Czyli w tym zdaniu równie dobrze może być that, jak i who. Kolejny przykład. What's this gadget that you've got in your hand? What's this gadget which you've got in your hand? Co to za gadżet, który masz w ręku? Gadget. Rzecz, przedmiot, which you've got in your hand. Dalej. This is the film which I'd like to show you. Film to też rzecz. To nie człowiek. This is the film which I'd like to show you. To jest ten film, który chciałbym ci pokazać. Are you the girl who phoned me? The girl to osoba, więc who? Are you the girl who phoned me? Czy ty jesteś tą dziewczyną, która do mnie dzwoniła? Czyli, do tej pory podsumowując, that może być w każdym, w każdym takim zdaniu może być that, które definiuje, wybiera jeden z wielu rzeczy jedną z wielu osób. Natomiast jeśli w języku troszeczkę nieco bardziej oficjalnym mówimy who dla osób i which dla rzeczy. Zróbmy jeszcze jeden krok. Okazuje się, że często możemy pominąć that, who lub which. Po prostu w ogóle tego nie ma.
tym zdaniu, a to zdanie dalej jest czytelne. Najprostsza i najbardziej efektywna metoda, kiedy możemy pominąć te właśnie słówka that, which, who w zdaniach, dzięki którym budujemy te zdania właśnie przydawkowe, to nasza intuicja. Nie żartuję. To jest najbardziej efektywna metoda. Wyrzucamy that i patrzymy, czy to zdanie wciąż trzyma się kupy, czy wciąż jest zrozumiałe, tak intuicyjnie, czy już nie. Jeśli jest, w porządku. Jeśli nie, trzeba zostawić. Posłuchaj przykładów. What's this gadget you've got in your hand? Kto to za gadżet, który masz w ręku? What's this gadget you've got in your hand? Czy takie zdanie nadal jest czytelne? What's this gadget you've got in your hand? Działa? Działa. Działa, wciąż działa, czyli spokojnie możemy wyrzucić that. Takie kryterium bardzo nieobiektywne. Are you the girl found me? Are you the girl found me? Czy to zdanie się trzyma kupy? Nie. Nie działa. Nie działa. Are you the girl found me? Trochę się sypie. Nie wiadomo, do czego odnosi się the girl, do czego odnosi się found me. To jest wszystko zbyt trzęsące się. To już nawet nie chodzi o to, że zgrzyta, tylko po prostu jest niekomunikatywne. Czy jest reguła na to, kiedy pomijać, a kiedy nie pomijać? Owszem, jest reguła, jest taka reguła. Nawet nie jest tak super szczególnie skomplikowana, jednak nie przydaje się w praktyce zupełnie, bowiem nie ma czasu na takie rozważania gramatyczne. Chyba że ktoś chce zbudować jakieś dłuższe zdanie i chce zastanowić się, czy tutaj pomijamy, czy nie, jaka jest konsekwencja tego, zaczyna, tak powiem, głębiej wchodzić w język, nie na poziomie komunikacyjnym. Proszę bardzo, dla dociekliwych podaję regułę. Jeśli rozbijemy zdanie takie złożone na dwa zdania, czyli weźmy takie zdanie. What's this gadget you've got in your hand? Rozbijamy to na dwa. What's this gadget? You've got this gadget in your hand. Na dwa zdania. What's this gadget? You've got this gadget in your hand. To samo trochę sztucznie przekazane tak naprawdę, czyli pokazujemy, masz go w ręce. I teraz tak, otóż, jeśli gadget nie jest podmiotem tego drugiego zdania, które utworzymy na podstawie właśnie tego zdania przydawkowego, tego drugiego, nie tego pierwszego, tylko drugiego, dokładnie w kolejności takiej, to nie jest podmiotem, tylko bo tu jest akurat you jest podmiotem, you have got in your hand, podmiot to na początku, ten wykonawca tej czynności, na początku. Wtedy możemy pominąć. Wtedy pomijamy. Jeśli ten przedmiot, który jest opisywany przez to zdanie przydawkowe, nie staje się podmiotem, nie jest na początku tego drugiego zdania. Czyli jeszcze raz, mamy zdanie. What's this gadget you've got in your hand? What's this gadget? You've got this gadget in your hand. Prawda? Nie jest podmiotem, tylko dopełnieniem. Dalej, gdzieś w zdaniu. I wtedy możemy pominąć. A weźmy to drugie zdanie. Are you the girl who found me? Are you the girl? The girl found me. Are you the girl? The girl found me. Czyli the girl, dziewczyna, która jest opisywana tym zdaniem, staje się podmiotem. Jest na początku tego drugiego zdania. The girl found me. I tutaj, jak staje się podmiotem po takiej analizie, to wtedy nie daje się pominąć tego słówka that albo who w tym przypadku. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Podsumujmy. Słowo that rozwiązuje nam problem komunikacyjny. Wystarczy użyć that w tych wszystkich zdaniach przydawkowych i to będzie działać. Będzie w zupełności zrozumiałe. Jeśli chcemy więcej, dokładamy who lub which. Znaczy nie dokładamy, tylko korzystamy z who dla ludzi lub which dla rzeczy. I w końcu czasami możemy pominąć, dając się najlepiej na intuicję. Aczkolwiek chcecie się pobawić w te analizy, nie jest to nic złego. Krótkie ćwiczenie. Połącz zdania. Następnie zdecyduj, gdzie zamiast that możemy dać who i which, albo which. Wreszcie, gdzie możemy pominąć to całkiem. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz odpowiedzi.
1. The person I spoke to was very helpful. Możemy pominąć. Ale możemy też zrobić tak. The person that I spoke to is very helpful. The person who I spoke to is very helpful. 3 sposoby. 2. This is the ball I got for my birthday. Śmiało możemy pominąć. Albo this is the ball that I got for my birthday. This is the ball which I got for my birthday. 3. The lady that is sitting over there is my aunt. The lady who is sitting over there is my aunt. Tak albo tak. Pominąć nie możemy, bo się posypie zdanie. 4. The laptop that I bought last week was expensive. The laptop which I bought last week was expensive. Tak albo tak. Pominąć nie możemy. Możemy też pominąć, przepraszam. The laptop I bought last week was expensive. 5. The neighbor that lives upstairs is a furniture maker. Albo the neighbor who lives upstairs is a furniture maker. Thank you very much. Jeśli podoba Ci się mój sposób przekazywania wiedzy, zapraszam Cię do zapoznania się z moim autorskim kursem Common Words, nieznane znaczenia znanych słów, który poszerzy Twoje słownictwo w sposób, który Cię zaskoczy. Kliknij w link, który znajdziesz w opisie do tego wideo i dowiedz się więcej.